The fires in this war have been stoked for thousands of years. But for the first time, I sense a shift in the wind. The time has come to harness your powers and fight with us. You are not alone in this crusade. Help us wrest our salvation from the grasp of a fallen god. Yes, the flames of war continue to rage, but this time, you are Tephilion. Tephilion to gra łącząca w sobie charakter klasycznego action RPGa z produkcją MMO. Podczas zabawy gracze wcielają się w rolę unikalnych bohaterów, którzy toczą krwawy bój o uratowanie świata przed upadłym bogiem. Wydaniem gry zajęła się firma Tryon Worlds, mająca na swoim koncie chociażby Rift czy Arcage. Do wyboru mamy cztery klasy postaci. Są to Evoker, Berserker, Shadowhunter i Cannoneer. Każda postać znacząco się od siebie różni, niemniej jednak są to dość standardowe klasy, jakie możemy spotkać w innych grach tego typu. W kreatorze możemy automatycznie przejrzeć naszą drugą, demoniczną formę, czyli tytułowego Tephiliona. Tutaj tak samo jak i w wielu grach tego typu mamy możliwość wyboru spośród wielu modeli fryzur, twarzy, kilku tatuaży, czy chociażby zmianę tęczówki, co mnie osobiście dziwi, gdyż w tej grze w zasadzie w ogóle tego nie widać. Oprócz tego mamy możliwość jeszcze wyboru spojrzenia, jak będą wyglądały prawdopodobnie nasze endgame'owe sety, co jest dość fajne i miłe dla oka. Niestety w grze nie mamy możliwości wyboru płci, co za tym idzie, w przypadku tej klasy jesteśmy zmuszeni grać 12-letnią dziewczynką, która nosi bazukę wielkości jej samej, co jest dla mnie osobiście troszeczkę dziwne. Każda z czterech klas, oprócz czterech skilli podstawowych, posiada trzy unikalne drzewka rozwoju, z których może wybierać skille i dodatkowe specjalizacje po awansowaniu na kolejne poziomy. Wydaje się być tego dużo, ale po pewnym czasie okazuje się, że ta ilość jest dość niewielka w porównaniu z innymi MMO. Natomiast drzewko skilli w demonicznej formie jest jeszcze bardziej ubogie, gdyż oferuje jedynie 5 skilli plus 5 dodatkowych specjalizacji, także tu postawiono na prostotę. Ekspienie, czyli nieodłączny element każdego MMO, tutaj przebiega dość zwyczajnie dla tego gatunku. Questy nie wciągają nas w najmniejszym stopniu, a to pewnie dlatego, iż wszystkie polegają dokładnie na tym samym. Przynieś, zabij, porozmawiaj. Czyli nic nadzwyczajnego, nad czym by długo dyskutować. Nie jest to niczym złym, gdyż od lat gry MMO nas do tego przyzwyczaiły, ale chętnie dałbym się zaskoczyć jakimś powiewem świeżości. Przy questach nie sposób ominąć też quest trackera, który robi za nas połowę roboty i tym bardziej zniechęca do jakiegokolwiek interesowania się treścią questów. Osobiście znudziłem się takim ekspieniem w okolicach 30 levelu i do maksymalnego 52 poziomu chodziłem ciągle na różnego rodzaju dungeony. Dungeony pozwalają nam na szybkie uzbrojenie naszej postaci w lepsze itemy oraz zdają znaczną ilość expa. Są to wydzielone instancje, w których samotnie lub w grupie 3-osobowej siekamy całe hordy mobów, co jakiś czas napotykając na cięższych przeciwników. Finalnie kończąc na bossie całego dungeona, który zazwyczaj dropi rzadkie przedmioty. I dokładnie tak wygląda endgame'owe zdobywanie uzbrojenia. Polega głównie na przechodzeniu w kółko tych samych dungeonów na wyższych poziomach trudności. Czyli bardzo podobnie do wielu innych MMO. Dodatkowo musicie wiedzieć, że każda z naszych form, czyli zarówno ludzka, jak i demoniczna postać, wymaga oddzielnego ekspienia oraz posiada oddzielny ekwipunek. Ludzką formę uzbrajamy, jak i levelujemy głównie walcząc PvE, natomiast Tephiliona w PvP. PvP, czyli serce większości dobrych MMO, niestety dla graczy Tephilion ogranicza się do wydzielonych instancji. Jednym z trybów jest tutaj Battleground, w którym walczymy w jednej z dwóch 20-osobowych drużyn, a głównym zadaniem jest przejmowanie punktów kontrolnych na mapie. Dodatkowo na Battlegroundzie znajduje się silny boss, którego zabicie daje dodatkowe bonusy drużynie. Wygra ta drużyna, która jako pierwsza uzyska 2000 punktów. Rozgrywka trwa dość długo i jest to typowe mass PvP, gdzie bardziej zgrana drużyna z pewnością wygra cały mecz. Niestety, dołączanie do Battlegroundu w party jest niemożliwe, co za tym idzie, zazwyczaj rozgrywka jest dość chaotyczna, a wiele osób nie do końca wie, co powinna robić i gdzie się udać.
Brakuje tu konkretnego lidera, jaki był chociażby w Terra Online, który pokierowałby całą grupą, tak by skuteczniej walczyć z wrogiem. Jest tu również tryb areny, w którym walczą między sobą dwie, trzyosobowe grupy, gdzie celem jest zabijanie członków drużyny przeciwnej. Za każde zabicie drużyna otrzymuje punkty, a wygra ta strona, która jako pierwsza osiągnie 150 punktów. Na mapie dodatkowo znajdują się punkty, w których możemy otrzymać różne bonusy, takie jak chociażby zwiększony atak czy obrona. W trybie tym czujemy, że jesteśmy bardzo istotnym elementem drużyny, co sprawia, że bardziej się staramy, a wygrana daje dużo więcej satysfakcji niż tryb Battleground, który przynajmniej w moim wrażeniu był zbyt chaotyczny. W obu rozgrywkach PvP mamy możliwość wyboru, czy chcemy grać w tryb przeznaczony dla ludzkiej formy, czy też Devilliana. Jest to fajna opcja, gdyż nie każdemu może przypaść do gustu demoniczna forma naszej postaci. Dodatkowo znajduje się tutaj tryb, w którym możemy wziąć udział bez względu na poziom naszego bohatera, a statystyki są tak podrasowane, aby mogła się tu bawić zarówno osoba z levelem maksymalnym, jak i pierwszym. Jest to podobne rozwiązanie, jakie serwuje nam Terra czy Guild Wars 2. Omawiając grę free to play, nie sposób jest oczywiście nie wspomnieć o temacie mikropłatności, które tutaj również oczywiście się znajdują. Zacznijmy może o zmianie w wyglądzie. Te zmiany nie dają nam żadnych bonusów oprócz samego wyglądu i mamy tutaj do wyboru, jak widzicie, różnego rodzaju kostiumy. Są to na przykład skrzydełka, pełne kostiumy czy na przykład okulary. Następnie jest zakładka Mountain Pet, w której możemy znaleźć różnego rodzaju mounty bądź po prostu zwierzątka, które mają różnego rodzaju bonusy, jak tutaj chociażby pet da nam plus 16 w inventory, ten będzie za nas podnosił dropy, a te mounty mają większe statystyki podstawowe niż zwyczajny mount dostępny w sklepie. Następnie w zakładce Functionality mamy dużo różnych innych boostów dla naszych postaci, zaczynając chociażby od zwyczajnych buffów, które zwiększą nam ilość otrzymywanego expa, pieniędzy bądź dropa, po karty, które zwiększą nam ilość miejsca w ekwipunku, czy chociażby kończąc na dodatkowej karcie skilli naszej postaci. Koniecznie trzeba wspomnieć również o tym, iż standardowe konto free to play posiada wiele ograniczeń, jak chociażby nie możemy w pełni cieszyć się możliwościami Action Hala, czy chociażby szeptać do nieznajomych. Blokada jest rzekomo zrobiona, aby przeciwdziałać botom, co nie zmienia faktu, że standardowy gracz, aby cieszyć się w pełni grą, musi wpłacić na konto gry przynajmniej 5 euro. Wtedy te blokady są zniesione. Okej, moi drodzy, myślę, że możemy już przejść do podsumowania całego tytułu. Jako największy minus tej gry uważam dość słaby content. Gra dość szybko mnie znudziła, a to z uwagi na to, że no dość niewiele jest tam do roboty. A możemy expić, możemy pójść na dungeon, możemy pójść na battlegrounda i w zasadzie nie odkryłem tam nic więcej specjalnego. Także gra stosunkowo szybko nudzi. Niestety nie była w stanie przykuć mnie do krzesła na dłużej. Kolejny dość poważny minus tej gry to słaba optymalizacja. Mimo niewielkich wymagań sprzętowych, gra dość często klatkuje. I to nie tylko podczas tak ważnych momentów dla nas, jak na przykład PvP 20x20, ale również przy zwyczajnych akcjach typu chodzenie po mieście, gdzie jest dużo ludzi, czy na przykład dungeony. Także uważam, że gra, która wygląda w ten sposób, która grafiką nie jakoś specjalnie zachwyca, nie ma prawa klatkować. Trzeci i już mniej istotny minus jest to kreator postaci. Moim zdaniem w grze tego typu, gdzie mamy widok od góry i z pewnej odległości, gdzie szczegóły są w zasadzie niedostrzegalne, nie mam potrzeby zmieniać tęczówki czy jakoś specjalnie barwy skóry. Natomiast bardzo chętnie, zamiast konieczności grania 12-letnią dziewczynką, bardzo chętnie zagrałbym rosłym mężczyzną. I to tyle, jeśli chodzi o minusy tej gry. Okej, przejdźmy teraz do plusów tego tytułu. Za największy plus uważam to, że jest to gra free to play. I mimo tego, że być może nie jest to gra najlepsza na świecie, mimo że może PvP w innych grach jest troszeczkę lepsze, to mimo wszystko w dalszym ciągu jest to gra free to play, za którą nie zapłacimy nawet złotówki. W związku z tym jak najbardziej przeogromny plus. Kolejna rzecz, którą warto tutaj wyróżnić, jest to PvP. PvP mimo tego, iż jest tylko i wyłącznie na zamkniętych instancjach i być może w innych grach jest to jakoś tam swobodniej rozwiązane, to mimo wszystko bawiłem się tam wyśmienicie,
i szczerze polecam spróbowanie właśnie, gdyż to była rzecz, która mi się w zasadzie najbardziej podobała z całej rozgrywki. Kolejna i ostatnia rzecz, jest to dość szybkie wbijanie leveli. Jeżeli ktoś nie jest fanem ciągłego siedzenia, grindowania i spamowania różnych tam dungeonów w kwestii przejścia do tego już wymarzonego endgame'u, to myślę, że to jest gra dla niego. Wbicie maksymalnego levelu mi, czyli osobie, która grała mniej więcej po 2 godzinki dziennie, zajęło to około 10 dni, więc podejrzewam, że no life'y grające 24/7 poradzą sobie w jedną dobę. Także wymarzony endgame bardzo szybko. Dla jednych jest to plus, dla drugich minus. Ja uważam to jak najbardziej za plus. Na koniec powiem wam tylko tyle, iż jeżeli jesteście fanami action RPG-ów, slasherów czy być może MMO, to na pewno warto jest spróbować zagrać w Devilian. Gra, mimo iż być może nie jest idealną grą, to jest grą free to play, więc czemu by nie spróbować? Moja ostateczna ocena dla tej gry jest 6,5/10, a jeżeli macie ochotę zagrać, to będziecie mieli link w opisie do tej gry. Jeżeli filmik wam się podobał i chcecie więcej tego typu treści, to jak najbardziej zachęcam do kliknięcia przycisk subskrybuj oraz odwiedzania mojego fanpage'a facebookowego. Tymczasem się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na GameNest. Na razie, hej!